Segment klawiatur premium to bardzo trudny temat, szczególnie ze względu na cenę, którą nierzadko ciężko jest uzasadnić samą funkcjonalnością urządzenia. Niemniej również na tego typu rzeczy znajdą się amatorzy, którzy poszukują urządzenia przede wszystkim solidnego, sygnowanego logiem ich ulubionej marki, a poza tym wyróżniającego się na tle tańszej konkurencji. Niewątpliwie do takich urządzeń zalicza się nowy model klawiatury od Asusa, a konkretniej Strix Flair. Zapraszam do oglądania. Ponad 700 zł to suma, którą musicie przygotować, jeżeli chcecie sięgnąć po najnowszą klawiaturę sygnowaną nie tylko logiem Asusa, ale także serią Strix i Republic of Gamers. Można zatem uznać, że to prawdziwa elita wśród propozycji tajwańskiego producenta, od której mamy prawo wymagać znacznie więcej, czy to w kwestii jakości wykonania, ale także w przypadku przygotowanego dla nas zestawu. W neonowej obwolucie znajdziemy kolejne twarde i dobrze zabezpieczające sprzęt pudełko. Tam natrafimy na klawiaturę, podkładkę pod nadgarstki, naklejki, makulaturę i prostokątny fragment akrylu. Jeśli chciałbym być czepialski, to być może w tej kwocie wymagałbym pokrowca albo wymiennych keycapsów. Nie będąc natomiast wybrednym, w klawiaturze za te pieniądze nie dodano kluczyka do zdejmowania klawiszy. Szkoda. Wykonanie w tej kwestii jest dobrze, ale to jedyna dopuszczalna odpowiedź. Szkoda, że nie mówimy o konstrukcji metalowej, a wyłącznie plastiku, jednak solidności co prawda nie można mu odmówić. Konstrukcja jest sztywna, nie ugina się, spasowanie elementów także nie budzi żadnych zastrzeżeń. Pod spodem jest równie dobrze. 5 sporych ślizgaczy zapewnia dużą stabilność. 3 z nich znajdziemy na dolnej krawędzi, 2 kolejne pokrywają w pełni stopki. Dodatkowym atutem mogą okazać się także wypukłości, sprawiające, że klawiatura nigdy nie będzie całkowicie poziomo, płasko, co teoretycznie powinno zapewnić komfort podczas pisania. Kilka uwag należy się natomiast samemu przewodowi, który po pierwsze przymocowano na stałe, a po drugie jest gruby i sztywny, co utrudnia jego poprawne i estetyczne prowadzenie po biurku. Na jego końcu znajdziemy 2 wtyczki USB. Jedna odpowiada za komunikację klawiatury z komputerem, drugą natomiast powiązano z hubem USB 3.0. Dawno nie widziałem tego rozwiązania i dlatego w pełni doceniam jego obecność. Podpięcie pendrive'a z tyłu klawiatury czy też smartfona do ładowania i przesyłu danych jest bardzo wygodne. Sama podpórka pod nadgarstki natomiast jest umiarkowanego rozmiaru i mnie niestety rozczarowała. Jej powierzchnia jest śliska i nie zapobiega zjeżdżaniu dłoni z podkładki, szczególnie podczas intensywnych rozgrywek. Design samego produktu to sprawa, która mam wrażenie była kluczowa w głowach inżynierów projektujących tę klawiaturę. Postawiono na minimalizm, przemieszany z ostatnio spotykanym w urządzeniach Asusa trendem. Łączy się gładki plastik z czymś, co ma imitować szczotkowane aluminium. Geometryczne wzornictwo prezentuje się bardzo dobrze, a wszystko wieńczy podświetlenie. Znajdziemy je pod klawiszami, na krawędziach urządzenia oraz w niewielkim obszarze na górnej krawędzi klawiatury. Możemy zamontować tam akrylową nakładkę z logiem ROG lub drugą sygnowaną własnym motywem. Wygląda to bardzo ładnie i przyciąga wzrok szczególnie wieczorem, kiedy łuna światła RGB wydostaje się każdą możliwą drogą na powierzchnię biurka. Flair to klawiatura pełnowymiarowa, mamy zatem dostęp także do bocznego panelu numerycznego. Oprócz tego urządzenie wyposażono także w dodatkowe przyciski multimedialne umieszczone na górnej krawędzi oraz rolkę do zmiany głośności. Jest ona wygodna, ale podczas regulacji, jednak całkowite wyciszenie głośności systemu graniczy z cudem. Kliknięcie wymaga chirurgicznej precyzji, aby nie zaowocowało także delikatnym obrotem. Wówczas nie otrzymamy zamierzonego efektu wyciszenia, a wyłącznie drobną regulację. Bardzo mnie to irytowało. Praca natomiast jest już czystą przyjemnością, między innymi dlatego, że mój egzemplarz wyposażony był w przełączniki MX Cherry Brown. Są to drugie obok Blacków kliki, które w mechanikach po prostu lubię mieć. Brązowe są niezbyt głośne, mają satysfakcjonujący skok i wyraźną aktywację.
Problem jednak taki, że całą przyjemność z grania i pisania na nich niszczy śliska podkładka, która z jednej strony zawsze może zostać wypięta, ale wówczas skok wysokości dla naszej dłoni jest równie nieprzyjemny. Nie potrafiłem zatem w 100% dobrze usiąść do pierwszej lepszej rozgrywki czy pisania tekstu bez poszukiwania stabilnej pozycji dłoni. W kwestii podświetlenia na pokładzie znajdziemy system Aura, co pozwala na jego synchronizację w obrębie wszystkich urządzeń tej marki. Tego dokonamy natomiast w obrębie oprogramowania Armory 2.0. Znajdziemy tam tonę opcji kustomizacji. Do tego także nagrywanie makr i programowanie przycisków. Te pozycje możecie zapisać w pamięci klawiatury. Programowanie udostępniono jednak także z pozycji urządzenia bezpośrednio. Podobnie możecie dostosować sobie prędkość, z jaką klawiatura wykryje wpisywane przez Was znaki, używając kombinacji FN, lewy Alt i przycisk od F1 do F4. Pytanie jednak, czy to wszystko wystarczy, żeby usprawiedliwić wysoką cenę. Design jest świetny, co do tego nie mam cienia wątpliwości. Spasowanie poszczególnych elementów i ich płynna praca również jest sporą zaletą. Podobnie zresztą pełny anti-ghosting. Nie byłem jednak w pełni usatysfakcjonowany przykładowo wygodą ułożenia ręki. To sprzęt, od którego oczekiwałbym jednak więcej, jak przykładowo aluminium zamiast wszechobecnego plastiku lub dostęp do UEFI bądź opcji podkręcania, jak ma to miejsce w klawiaturze Asus ROG Claymore. Odniosłem więc wrażenie, że to produkt ładny, estetyczny i osadzony na solidnych podzespołach, któremu przydałoby się jeszcze odrobinę szlifów w postaci zastosowania materiałów wyższej klasy czy ukierunkowania na entuzjastów używających także podzespołów Asusa, aby w pełni zadowolić przykładowo fana marki, który zdecyduje się na zakup. Niewątpliwie Asus Strix Flair to klawiatura elegancka, solidna, trwała, a poza tym zapewniająca wygodę ze względu na obecny hub USB. Jeśli zatem macie 749 zł i szukacie takiego zestawu cech, to być może jest to propozycja idealna dla Was. Dla tych natomiast, którzy oczekują od klawiatury premium od Asusa znacznie więcej, proponuję rzucić okiem na Claymore MX. Jest ona aktualnie w promocji w naszym sklepie i kosztuje tylko 50 zł więcej. Może okazać się ona znacznie efektywniejsza, szczególnie w zastosowaniach dla entuzjastów. A wracając do samego Asusa Strix Flair. Sądzicie, że jest to szaleństwo, czy może nie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, jeżeli materiał Wam się podobał, oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Do usłyszenia, cześć!